Między nami mówiąc. Chyba nie ma nic bardziej inspirującego niż spotkania z ludźmi, którzy robią dobre rzeczy, którzy służą drugiemu człowiekowi. I dzisiaj właśnie będzie taka rozmowa z takimi osobami. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich w audycji Między nami mówiąc, przy mikrofonie Antoni Cofta. A moimi gośćmi dzisiaj są Gosia Mielnik, Natalia Boruczkowska, Gosia Jankowska i ksiądz Łukasz Mikołajczyk, który jest duszpasterzem Drabiny Jakubowej, o której dzisiaj będziemy mówić, ale zanim powiemy, co to jest ta Drabina Jakubowa, to może zacznijmy od takiego tematu, który mnie bardzo mocno nurtuje, szczególnie w ostatnim czasie i myślę, że wiele osób się nad tym bardzo mocno zastanawia, ponieważ macie do czynienia z osobami, no właśnie, osobami, które są niepełnosprawne, doświadczają niepełnosprawności. Jak to powiedzieć tak, żeby nie urazić ich, żeby też nie odbierać im tej godności, żeby właśnie mieć na uwadze to, że oni są tak naprawdę tacy jak my, tylko są w troszeczkę innej sytuacji. Myślę, że to jest takie pytanie, tak naprawdę czym jest niepełnosprawność? Bo można być niepełnosprawnym na różny sposób tak naprawdę. Nam niepełnosprawność kojarzy się przede wszystkim z tą niepełnosprawnością, taką, którą widzimy od razu, czyli niepełnosprawnością ruchową. Albo ewentualnie taką związaną z psychiką człowieka, z jego takimi intelektualnymi zdolnościami. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze istnieje niepełnosprawność, która na pierwszy rzut oka jest niewidoczna, jest ukryta. Taka niepełnosprawność społeczna, która w dzisiejszych czasach myślę, że jest wszechogarniająca i wszechobecna. Pytałeś, Antek, jak mamy się odnosić do osób, które widzimy, że są właśnie, zmagają się, które są niepełnosprawne. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak się odnosić? Jak do człowieka? Jesteśmy ludźmi. Tak naprawdę, wiecie, w naszej Drabinie Jakubowej, tutaj myślę, że to jeszcze wszystko padnie, spotykamy się z ludźmi. To człowiek jest w centrum. Człowiek, a w nim obecny Bóg, więc jak się odnosić? Wiecie, my może czasem mamy tak, że widzimy kogoś, nie wiem, ktoś, załóżmy scena rodzajowa, ktoś idzie do sklepu i patrzy, o, osoba poruszająca się za pomocą wózka. I tak, co ja mam zrobić? Jejku, ona mnie zapyta, nie zapyta, jak ja mam się zachować właściwie? Wiesz, spytać niż spytać, otworzyć drzwi, popchnąć ten wózek, jakby jak ja mam się, czy w ogóle jak ja mam się, czy jedziemy, czy idziemy? Tak samo można się zastanawiać, jak się spotka osobę, która nie widzi, to czy ja mogę powiedzieć, jejku, a widziałeś, a widzisz? Jejku, jak ja mam się w ogóle odnosić do tej osoby? Wiecie, bardzo, bardzo, bardzo jest to przykre, że nikt nas nie uczy, jak mamy się zwracać do takich osób. W Drabinie Jakubowej można się tego nauczyć. Można dostrzec, że to są właśnie zwykli ludzie, którzy mają bardzo, bardzo dużo takiej wolności w sobie i takiego podejścia do swoich różnych ułomności, jakby, czy takich defektów, którzy się właściwie z tego śmieją i nie mają problemu w ogóle, żeby powiedzieć, dobra, to co, idziemy? I mówi to chłopak, który porusza się za pomocą wózka. U nas w Drabinie Jakubowej, to tak może anegdotka, jest tak, że organizujemy turnusy wakacyjne, w których w Brańszczyku mniejszym i na tych turnusach zawsze takim punktem kulminacyjnym jest bal przebierańców. I wiecie, bal przebierańców, no to przebrania razem wszyscy wymyślamy. I myślę, że co pokazuje taki dystans tych osób, to na przykład jest taki Michał Misiek. I on, wiecie, możecie sobie wyobrazić, facet 30 lat, za pomocą wózka się porusza, porażenie czterokończynowe ma. Jest waga raczej większa, cięższa.
wiecie, my tak często się zastanawiamy, jak my wyglądamy i ten wygląd jest dla nas taki ważny i to, jak kto nas oceni. A no tym, na jednym z balów, właściwie to co roku mi się wymyśla różne stroje śmieszne, na jednym z tych balów uznaliśmy, dobra, to co Misiek, dzisiaj za czołga będziesz przebrany, dobra? No i przebraliśmy go za czołga, na przykład. Za czołg, to chyba tak po polsku. Za czołg. Jak się odnosicie do takich osób? Po prostu. Jak do człowieka drugiego. Myślę, że to w tym patrzeniu rzeczywiście trzeba patrzeć po prostu jak na każdego człowieka. I rzeczywiście są jakieś takie uprzedzenia czasami, które gdzieś rodzą się nie wiadomo, biorą się nie wiadomo skąd. Może przez to, że właśnie nie potrafimy się troszkę postawić w ich sytuacji, nie potrafimy sobie wyobrazić tego, co oni przeżywają. Ale właśnie bardzo ładnie to nam wytłumaczyłaś i poszłaś bardzo daleko z tym tematem, bo ja tutaj właśnie nawet nie zdążyliśmy jeszcze tutaj powiedzieć tak naprawdę, czym jest ta drabina Jakubowa. To może wytłumaczycie mi. No, drabina Jakubowa to jest przede wszystkim wspólnota i lubimy o sobie mówić taką nieoczywistą rzecz, że jesteśmy wspólnotą osób o różnym stopniu sprawności. Też właśnie w nawiązaniu do tego, że działamy dla osób z niepełnosprawnościami, jakby na takim najbardziej podstawowym właśnie naszą działalnością są turnusy właśnie rekolekcyjne, o których koleżanka już wspomniała, ale to jest takie ciekawe zagadnienie właśnie, bo każdy z nas ma jakieś swoje ograniczenia i też to było jakby wspomniane, że można mieć ograniczenia fizyczne, można mieć ograniczenia intelektualne, ale też no różne, nie? Więc po prostu no staramy się jakby jak najmniej rozróżniać ludzi na wolontariuszy i podopiecznych, którzy potrzebują może trochę więcej uwagi, trochę więcej może opieki czasami takiej na takim poziomie życiowym, takim codziennym, tak, że komuś na przykład trzeba pomóc się ubrać czy umyć zęby, ale jakby ja na przykład jako osoba będąca wolontariuszką też uważam, że w tej wspólnocie dużo zaczerpnęłam od takich osób, które wydawałoby się, że ja tylko przychodzę im dawać coś od siebie i tylko udzielam im pomocy, nie? A też otrzymuję od nich dużo. No i tak, jak już mówimy o tych turnusach, to w sumie jest taka długa historia tych turnusów, bo one się zaczęły w Łaźniewie i to już w 1963, więc w zeszłym roku mieliśmy dokładnie 60 lat tej działalności. No i one się tak kręcą, był tylko rok przerwy podczas pandemii, a tak to cały czas co roku jest ich co najmniej jeden albo kilka. W tym roku mamy 8 takich turnusów. No ale oprócz tego też jakby ta działalność się trochę tak rozwija razem z taką potrzebą serca, która się też po prostu u ludzi kształtuje, nie? Że więc zaczęło się od takiego wyjazdu wakacyjnego, później ludzie się poznali i stwierdzili, że o, mamy już jakąś relację, może byśmy ją podtrzymywali, więc na przykład się zaczęli spotykać poza turnusami w ciągu roku na jakąś pizzę czy do kina, no i z tego się wyodrębniły takie spotkania, powiedzmy integracyjne, które robimy teraz co najmniej co miesiąc w Warszawie i nazywamy je anielską domówką. Później się zaczęła też taka potrzeba, że no, że dlaczego dominikanie i franciszkanie wszyscy mają duszpasterstwa, salezjanie i w ogóle. Może drabina też może mieć duszpasterstwo i zaczęło funkcjonować duszpasterstwo najpierw w Warszawie, potem w Wołominie, potem w Grajewie. No i też mamy taką działalność czysto, powiedzmy, strategiczną, można powiedzieć, sztabów, czyli takie to po prostu zbiorowisko wolontariuszy, którzy chcą zrobić coś więcej i głównie właśnie zajmują się po prostu promowaniem wolontariatu czy zbieraniem też funduszy, bo chcemy, żeby wolontariusze mogli działać za darmo i pomagać, więc zawsze szukamy też sponsorów. I na przykład taki sztab funkcjonuje tutaj w Poznaniu od roku i jestem z tego bardzo zadowolona, bo pochodzę z Poznania i moje serduszko po prostu się cieszy, no bo tak, jeszcze ze 2 lata temu to można by pomyśleć, że to jest tak daleko od Warszawy, od Brańszczyka, od Mazowieckiego, ale no, tutaj właściwie to się opiera właśnie wszystko na chęci ludzi. Gosia się zgodziła, żeby taki sztab poprowadzić i się kręci, nie? I dlatego tutaj też się spotkaliśmy. No właśnie, a mówicie tutaj o tym sztabie, który działa też na co dzień, nie tylko właśnie w czasie tych turnusów wakacyjnych. Jak wygląda to działanie tego sztabu? Właściwie co robicie?
też dla tych osób poza tymi turnusami. Tak jak już tutaj moja przedmówczyni Natalia wam trochę opowiedziała, sztaby, jest kilka sztabów i one, bym powiedziała, że prężnie działają na terenie całej Polski. I tak, mamy sztaby, które już są tak prężnie działające, długo działające, które skupiają się zarówno na, bym powiedziała, jednoczeniu wolontariuszy i podopiecznych, czyli na przykład, tak jak Natalia mówiła, są takie spotkania, czy to cotygodniowe w środę na Lindleya w Warszawie, duszpasterstwa Drabiny Jakubowej, gdzie zarówno podopieczni, jak i wolontariusze przychodzą, modlą się, formują, kształtują, spędzają razem czas, zacieśniają więzi. I to jest jedna, bym powiedziała, jedna strona naszej działalności, czyli jednoczenie wolontariuszy i podopiecznych. Również tworzymy akcje, które skupiają się na odwiedzaniu podopiecznych w domach. Mamy taki projekt, który nazywa się Niszczenie Samotności, o którym myślę, że jeszcze tutaj wspomnimy, który zakłada, tak ogólnie na razie mówiąc, który zakłada właśnie to niszczenie samotności, czyli odwiedzanie podopiecznych w domach, bo my często nie zdajemy sobie sprawy, jaka to jest łaska wielka, że możemy po prostu wyjść z domu. Naprawdę. I nie musimy w ogóle nikogo pytać, że ja chcę teraz wyjść z domu, to ja wychodzę z domu. Nasi podopieczni nie mogą wyjść z domu często. Osoby, które poruszają się przy pomocy wózka i nie mają udogodnień odpowiednich, nie mogą wyjść same z domu, nie? To jest wielka łaska. No i w związku z tym, że nie mogą wyjść same, to my do nich przychodzimy. To jest kolejna gałąź naszej działalności. I trzecia, bym powiedziała, to jest oczywiście samo promowanie wolontariatu. Promowanie wolontariatu, czy to w szkołach, czy w kościołach, czy we wspólnotach, tak żeby szerzyć to piękne dzieło, które razem tworzymy, by jednoczyć ludzi, by dawać też światło i taką nadzieję, by właśnie niszczyć tą samotność, zarówno wśród wolontariuszy, jak i podopiecznych. No właśnie, te sztaby mamy w różnych miejscach i teraz taka może zachęta dla tych osób, które gdzieś może te wszystkie tutaj dotychczasowe historie zachęciły. Jak można do was dołączyć i z kim się kontaktować, gdzie szukać jakiegoś kontaktu, kiedy ktoś na przykład z naszych słuchaczy chciałby do was dołączyć? Do wolontariatu stale zapraszamy nowe osoby. Przede wszystkim jesteśmy na tym etapie, że już jest bardzo blisko do wakacji, więc organizujemy wakacyjne turnusy i wielu wolontariuszy po prostu zapisuje się na turnus. Wchodzi się na naszą stronę drabinajakubowa.pl, tam jest zakładka dla wolontariuszy. Formularz zgłoszeniowy jest trochę przydługawy, ale no tak po prostu musi być, żeby się dobrze przygotować i dobrać podopiecznego albo jakieś zadanie dla wolontariusza. No i jak już się poznamy, to potem już jest łatwiej. To w ogóle jest chyba kluczowa sprawa, że już się przełamie te pierwsze lody, jak już się znamy, rozpoznajemy się, to wtedy łatwo się nawiązuje kontakty i okazuje się, że zwyczajnie dostaję SMS-a czy jakąś inną wiadomość, że już zaczynamy funkcjonować, przyszedł tam wrzesień po wakacjach, październik i wolontariusze się zbierają gdzieś. Ja też staram się tak reagować na te momenty, że w miarę regularnie odwiedzam dane miasto, Poznań od roku, ale też są inne, Białystok, Lublin, Wrocław i tam, gdzie wolontariusze są chętni do współpracy, do działania, no to potem zawiązują się takie grupy. Jest tak jak w Poznaniu, że to od roku tak właśnie tutaj mówimy, pierwszymi sukcesami są te dwie podopieczne, z którymi nawiązaliśmy kontakt, albo takie sztaby wolontariatu jak Warszawa, gdzie przed pandemią mieliśmy 120 wolontariuszy odwiedzających podopiecznych w domach. I to naprawdę jest cudowne, jak takie historie grube, duże, projekty zaczynają się od 10 osób na przykład, które się spotkały i mają chęć coś zrobić dobrego, a później się okazuje, że całe miasto można przewrócić do góry nogami właśnie takimi dobrymi pragnieniami wolontariuszy. My mamy takie brzydkie przysłowie w języku polskim, że dobrymi pragnieniami to jest wybrukowane piekło. Ja na własnej skórze doświadczyłem tego, że te dobre pragnienia bardzo często prowadzą do skutecznych akcji, do rzeczy, które zmieniają potem życie naszych podopiecznych, które też no, zmieniają życie samych wolontariuszy.
Ja tak się zgodzę, tak, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, to jest to przysłowie, ale ja się zgadzam z tym nadal, ponieważ to chęci to jest pierwszy krok, ale trzeba też podjąć działanie i właśnie to jest, myślę, kluczowe w dzisiejszych czasach, to łatwo się zapętlić po prostu w, o tyle jest opcji i scrollujesz i ciągle coś wyskakuje, ale po prostu, żeby podjąć te kroki, nie, i jakby myślę, że w ogóle Gosia i Poznań tutaj pokazali fajnie, że no po prostu trzeba zrobić nawet czasem taką banalną rzecz. Najważniejszy pierwszy krok, jak to jest wiesz, w piosence. No i tak. I właśnie tak jak tutaj Natalia mówi, że wystarczy, że ważne jest podjąć decyzję, że zdecyduj się, spróbuj, zobacz jak to będzie. My cię nauczymy. No dobrze, a w takim razie jak było z tą waszą decyzją? Skąd ona się wzięła i jak trafiłyście, może bardziej do dziewczyn tutaj skieruję to pytanie, jak wy trafiłyście na drabinę Jakubową? No to ja trafiłam trochę inaczej, nie trafiłam na początku na turnus, chociaż to jest najczęstsza w sumie droga, że ludzie się zapisują najpierw na turnusy, a ja trafiłam przez duszpasterstwo, bo mieszkam, pochodzę z Poznania, czego jestem z tego dumna, ale mieszkam akurat w Warszawie i po prostu trafiłam tam do duszpasterstwa i tak sobie właśnie myślałam, że co tak naprawdę było takim głównym powodem, że ja się w tej drabinie Jakubowej znalazłam i myślę, że to było takie poczucie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła ogólnie. I no bo to się zaczęło od tego, że przyszłam po prostu do najbliższego kościoła na mszę w niedzielę i ksiądz szukał kogoś, żeby przeczytał czytanie. No i jakby to jest taka błaha sprawa, taka normalnie, no nie, nic takiego trudnego, chociaż niektórzy no, mogą czuć się pewien lęk, ale no ja akurat nie mam jakiegoś problemu z tremą, więc poszłam po prostu przeczytać czytanie i w sumie tak sobie myślę, że to jest takie właśnie... No, takie poczucie chęci, żeby wspólnota też jakby się czymś podzielić ze wspólnotą. No i później tam ksiądz do mnie trochę zagadał i mówi, że no, mamy taki fajny wolontariat, tam wie świetnie, nie mam czasu, ale jakoś przyszłam, trafiłam i po prostu poczułam się też w tej wspólnocie jakby z jednej strony bardzo fajnie przyjęta, jako taka osoba, no, że niby jestem z zewnątrz, ale jakby od razu ludzie nawiązują bardzo szybko kontakt, taki bezpośredni, ale też myślę, że kluczowe tu jest takie poczucie bycia pożytecznym, że ja mogę coś też od siebie dać drugiej osobie, że mogę komuś kanapkę przyszykować na duszpasterstwie, czy komuś wody podać i to są takie drobne gesty człowieczeństwa. Drobne i niedrobne tak naprawdę, bo dla nas drobne, no bo co to jest za problem zrobić kanapkę albo zjeść, no jakby ubrać się, no normalne sprawy, w ogóle nawet nie myślimy o tym, nie? Spieszymy się w myślach gdzie indziej. A dla niektórych osób to wcale nie jest taka drobna rzecz, no nie jest taka prosta rzecz, nie? I to właśnie pokazuje, wiecie, bo my tak w dzisiejszych czasach, ja też tak miałam taki okres, myślę, że dużo osób się zmaga z takim poczuciem bycia nieużytecznym, bezużytecznym. W sumie nie wiem, po co żyję, jakby takie... I tak żyjemy z dnia na dzień, trochę nie wiedząc, gdzie iść, w którą stronę tak naprawdę. A wystarczą nasze ręce, naprawdę wszystko mamy. To, co wydaje nam się takie proste, dla niektórych nie jest proste i my możemy właśnie takimi prostymi rzeczami służyć, takimi małymi gestami miłości i to jest coś wielkiego i coś pięknego. No właśnie i może to też niech będzie taka zachęta, że tak naprawdę my nie musimy nie wiadomo ile umieć, nie wiadomo ile wiedzieć, ale możemy właśnie takimi małymi rzeczami, które tak naprawdę, no właśnie, dla nas są bardzo proste, ale dla tych ludzi mogą naprawdę dużo znaczyć i tymi gestami właśnie możemy im w jakiś sposób pomóc albo po prostu z nimi być w tym, co oni przeżywają. Będziemy powoli się zbliżać do przerwy, muzycznej przerwy, ale żeby też tak troszeczkę pod tą przerwę podprowadzić, odbiegniemy troszeczkę od tego tematu. Na pewno każdy z słuchających i tutaj obecnych, to już wiem na pewno, kojarzy bajkę Muminki. A ci, którzy przynajmniej obejrzeli chociaż parę odcinków, to na pewno się spotkali z postacią Buki, czyli
można powiedzieć, takiego postrachu Doliny Muminków. Czy ta buka jest rzeczywiście takim potworem, jak ludzie ją odbierają często i jak odbierały tą bukę muminki? Mam nadzieję, że dojdziemy razem do tego po przerwie, a teraz muzyczny moment buka kwiatu jabłoni. Raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy na szybach i na trawie jest szron, gdy nadchodzi czarny front. Chmur, które idą do nas, wiatr wieje ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. Jest ten sam jak wtedy. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać. Strach jest ten sam. Tylu latach wiem już na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Złe myśli nie były tego warte. Zostawię drzwi otwarte. Między nami mówiąc. Audycja Między nami mówiąc. Wracamy na antenę po utworze Buka, kwiatu jabłoni. A dzisiaj rozmawiamy z przedstawicielami Drabiny Jakubowej. Buka. Jak to jest z tą buką? Czy rzeczywiście ona jest takim potworem, jak widzą ją muminki? Ja to w ogóle nie znałem tej historii tak naprawdę. Tam się oglądało kreskówkę.
Tak, zwykle do momentu, w którym pojawiała się buka, się oglądało, a się zmieniało kanał, bo rzeczywiście wielka, straszna, wszystko zamarza wokół, gapi się tymi wielkimi oczami i nie wiadomo, o co jej chodzi, bo wyje zamiast mówić, ale wiadomo, że po coś przyszła. I to jest trochę takie straszne. Nie, szczerze mówiąc, ja w ogóle nie sądziłem, że to może mieć kiedykolwiek jakieś znaczenie dla mnie, że ta historia się kończy pewnym happy endem. Bo buka, która wszystkich przeraża, to zdawałoby się, że odgrywa tylko taką rolę straszącą i robi z sympatycznej kreskówki trochę horror momentami, a jednak to jest historia z happy endem. W pewnym momencie muminki wyprowadzają się na samotną wyspę i tam muminek wpada na pomysł, że skoro ona za nami już podążyła nawet tutaj, to trzeba coś zrobić, żeby nam nie zamroziła znowu wszystkiego w koło. I żeby uratować kwiatki mamy muminka, to on wpada na pomysł. Wynosi dla niej lampion i stawia go na brzegu morza i rzeczywiście buka przychodzi do lampionu. Patrzy się na niego, do tego lampionu zaczyna tam mruczeć, wyje, tam po swojemu śpiewa. Z biegiem czasu to się staje takim rytuałem, który jest również ważny dla muminka i w pewnym momencie muminek zauważa, że buka chyba jest zadowolona. Ten lampion jest dla niej ważny również i ona nie tylko się na niego gapi, coś tam wyje, ale również zaczyna tańczyć. I któregoś dnia muminek, jak już po tym skończonym spektaklu, zabiera lampion i wraca do domu, to postanawia, że sprawdzi, czy piasek jest zamarznięty. I okazuje się, że nie. Że ta buka, która wywoływała lęk i strach przez cały ten czas, że ona się mogła zmienić dzięki temu, co on zrobił. I mam wrażenie, że my spotykamy w osobach naszych podopiecznych kogoś, kto bardzo pragnie tego światła, ciepła, towarzystwa i ma bardzo ciężko się tam dostać, bo wygląda inaczej, bo nie komunikuje się poprawnie, bo nie możemy zrozumieć jego intencji, a widać po nim, że czegoś ode mnie chce. Często słyszę od naszych podopiecznych, że najbardziej boli, jak na przykład jak gdzieś tam są w komunikacji miejskiej, widać, że potrzebują pomocy. Ludzie wiedzą, że ten człowiek będzie chciał wsiąść albo wysiąść do autobusu. No i najbardziej bolesny jest moment, kiedy ludzie udają, że nie widzą. I podopieczny to wyczuwa, że ci ludzie z jakiegoś powodu chcą udawać, że oni tam nie istnieją i że są nieobecni. I to właśnie czyni z nich taką bukę. I ten chłód jest porażający, chłód pomiędzy ludźmi, ale też później ten chłód potrafi tak wrosnąć w serce człowieka. Wielu naszych podopiecznych ma takie wymrożone serca, które bardzo pragną, tęsknią za relacjami, za przyjaźnią, a nie mogą tego nigdzie zrealizować. W opowieści o muminkach w ogóle jest tak, że do domu muminków zaproszeni są wszyscy. Każdy tam może wyjść, nawet taki jegomość jak Bobek, który jest dosyć podłą postacią, nawet on tam może przyjść i jest akceptowany i święta gościnność w ogóle. Natomiast buka nie. Jak tylko się pojawia, to wszyscy chwytają zapałki, miotły, strzelby i po prostu przeganiają ją i ona odchodzi. Mnie tak w ogóle rozwala moment, w którym okazuje się, że buka zostaje okradziona przez dwoje takich bohaterów z opowieści i zasadniczo przyzwoici bohaterowie z książek dyskutują o tym, czy należy jej oddać ten ukradziony klejnot i decydują, że raczej buka nie zasługuje na to, żeby odzyskać swoją własność, bo ona jest zbyt brzydka, żeby mieć coś pięknego. No i w zamian proponują pewien handel za cenny, super, wspaniały, błyszczący klejnot, dają jej muszelkę w kształcie serca. I buka się tym zadowala. To jest znowu taka opowieść o naszych podopiecznych, którzy po prostu tak bardzo potrzebują drugiego człowieka. Ja przez długi czas sam byłem wolontariuszem, dzisiaj bardziej organizatorem wolontariatu, ale nadal w roli wolontariusza, ale przecież cały czas mam kontakt z naszymi podopiecznymi. Jeden z pierwszych podopiecznych, którym ja się opiekowałem, to taki chłopak poruszający się na wózku, który ma duże problemy z wysławianiem się. On mówi po prostu niewyraźnie, ale dla kogoś, kto go spotyka po raz pierwszy, zrozumienie go może być na tyle trudne, że wydaje się, że on nie potrafi nic powiedzieć. I to tak właśnie wygląda, że chce coś ode mnie,
nie mogę zrozumieć co. Widać po jego oczach, że chce się ze mną porozumieć, ale nie wiem, czego on ode mnie chce i wygląda, no jak wygląda człowiek siedzący na wózku. Dodatkowo wielu naszych podopiecznych ma powykręcane kończyny, czasami zdeformowaną twarz. To sprawia, że ta definicja, czym jest buka, staje się taka bardzo po prostu namacalna. I okazuje się, że my w drabinie Jakubowej wpadliśmy na patent podobny jak muminek, że można w cudzysłowie wynieść taki lampion i sprawić, żeby ten podopieczny roztopił swój lód. Te lody faktycznie pękają. Robiliśmy to już wielokrotnie. Widziałem tylu wolontariuszy, dziewczyny, które tu siedzą. One też przez to przeszły. One też w cudzysłowie wynosiły lampion. Przełamywały tą barierę pomiędzy światami i zawiązywały nić przyjaźni, która sprawiła, że czyjeś serce zaczęło bić. Długo mi to zajęło, kiedy z moim tym właśnie podopiecznym, który ma kłopoty z mówieniem, zanim ja przełamałem lody. Przez pierwsze kilka dni wolontariatu uciekałem od rozmawiania z nim. Wymyślałem sobie zajęcia bardzo ważne do wykonania i mówiłem mu, że teraz nie mamy czasu na dłuższą rozmowę. Teraz muszę ci umyć zęby, teraz muszę cię nakarmić, o, teraz to wszyscy idą na spacer, to może później. No, a później jak już wiedziałem, że tak nie mogę tak w końcu uciekać, to przyjmowałem taką strategię, że ja zadaję zamknięte pytania i on tylko tak kiwał głową albo odpowiadał mi tak, nie. Ale on chciał się wygadać. I trochę mnie to kosztowało. To był właśnie taki moment wchodzenia w ten rytuał wynoszenia lampionu na brzeg morza i dopiero kiedy przełamałem tą barierę, to okazało się, że to jest świetny gość. Przyjaźnimy się bardzo, spotykamy się regularnie. Odwiedzam go w domu, on jeździ na turnusy i to jest piękna przyjaźń. Moje życie jest bogatsze. Bez tego po prostu, no to ja bym nie byłbym pełnosprawny, gdybym nie miał takich przyjaźni. Pytałem o tą bukę głównie dlatego, że ta postać siedzi w mojej głowie już bardzo długo. Myślę tak około 2 lat, jak pierwszy raz właśnie trafiłem na koncert Kwiatu Jabłoni. I właśnie jak miałem okazję posłuchać dziewczyn, które opowiadały właśnie o drabinie Jakubowej u nas w duszpasterstwie, to właśnie jakby troszeczkę czułem chyba, w którą stronę to idzie. Dlatego byłem pierwszą osobą, która się tam wyrwała i powiedziała, że ja się nie zgadzam, że to nie jest tak, że to jest potwór i że ona jest po prostu bardzo taką cierpiącą wewnętrznie postacią. I chyba właśnie dziewczyny mi tak bardzo dopełniły ten obraz tej buki i właśnie pokazały, kim ona rzeczywiście była i co rzeczywiście w niej się działo. Dlatego też właśnie tak pomyślałem, że to jest temat, który trzeba poruszyć, dlatego że no, wyraźnie nam pokazuje, jak my traktujemy te osoby, jak do nich podchodzimy i jak powinniśmy się zachować. I to takie bardzo ładne, obrazowe przedstawienie tej sytuacji. Dlatego jeszcze szczególnie gdzieś tam do mnie też trafia, więc myślę też, że trafi do naszych słuchaczy. W kontekście tej buki, my patrzymy właśnie w taki sposób czasami na tych ludzi i jest dużo w sumie młodych ludzi, te osoby, które gdzieś ja spotykam na co dzień, które często jak się ich pyta, czy nie chcą się zaangażować w jakiś wolontariat, w jakąś taką inicjatywę, bardzo często takim pierwszą rzeczą, która pada, jest to, że nie potrafię patrzeć na to cierpienie, które jest wokół tych ludzi, jakby, że nie potrafię patrzeć i chciałbym pomóc, ale nie potrafię sobie poradzić z tym ich cierpieniem. Czyli że jakby uciekam, żeby nie widzieć tego, bo jak tego nie widzę, to tego nie ma. Jak przekonać takich ludzi do tego, żeby wyszli? No właśnie, może też jakby, czy tak naprawdę jest, że ci ludzie, od tych ludzi tylko bije właśnie takie cierpienie i taki ból? Jak to jest? Każdy z nas cierpi. Nie ma człowieka na świecie, który by nie cierpiał, który nie znałby cierpienia. Tylko myślę, że w tym jest różnica, że u naszych podopiecznych, którzy właśnie są zdeformowani, u których widzimy, że są tam mają różne niepełnosprawności takie ruchowe, intelektualne, czy też takie społeczne, tak jak niektórzy z nas, że u nich jest to, byśmy powiedzieli, bardziej widoczne, rzucające się w oczy, prawda, że widzimy zdeformowane ciało i tak sobie myślimy, jajku, ale ta osoba cierpi. Z tym cierpieniem jest tak, że jest nieuniknione, że my tak bardzo chcemy coś zmienić, co ja mogę zrobić, żeby pomóc i tak dalej,
A może to jest takie pytanie i taka kwestia związana z zaakceptowaniem tego cierpienia? Jak ja mogę towarzyszyć tej osobie? Po prostu widzieć nie tylko cierpienie, ale widzieć człowieka, widzieć jego radość. Nasi podopieczni to są po prostu takie kwiaty piękne, piękne kwiaty. Wulkany po prostu radości, miłości i tego, w jaki sposób, to w jaki sposób oni potrafią w ogóle pokazać, ucieszyć się, być wdzięcznym, nawet jak już wcześniej mówiliśmy, za to, że zrobię komuś kanapkę na śniadaniu, to ta osoba po prostu potrafi to w taki piękny sposób wyrazić, że tak jak w Brzeźczyku na turnusie wakacyjnym, myślę, że nigdy nikt mi tak nie wyraził wdzięczności jak podopieczny, któremu zrobiłam kanapkę. I to jest coś pięknego, że nie tylko nie skupiamy się wyłącznie na cierpieniu, nie negujemy go, nie mówimy, że go nie ma, ale jesteśmy, towarzyszymy sobie nawzajem, bo ja też cierpię, też mam momenty, które są w moim życiu, przeżyłam, przeżyję, mam rzeczy, z którymi się zmagam, które są dla mnie trudne. I tak samo jak nasi podopieczni, oni też się zmagają. I w tym to wszystko, w tym to jest piękne, że możemy iść razem, ręka w rękę. No ja myślę też tak, a propos tego właśnie, czy jakby, że się boimy takiego nieperfekcyjnego wyglądu, czy jakichś właśnie takich ograniczeń, czy cierpienia. Myślę, że to takie kulturowe trochę jest. W tym takim dążeniu po prostu, że najlepszy jest, że mamy taką rywalizację, że to, co jest takie na piedestale, to jest to najpiękniejsze, najlepsze i jakby do tego wszyscy próbują dążyć. A ja się uczę na przykład w Drabinie Jakubowej, że to nie jest tylko kwestia rywalizacji, że rozwój też jest przez synergię, przez coś takiego. To jest w ogóle dla mnie też taka bardzo cudowna strona tego wolontariatu, że takim w świecie, powiedzmy, naturalnym, no to działa selekcja naturalna i ogólnie najsłabsze osobniki po prostu odpadają i są porzucane przez stado, bo po prostu są kulą w nogi, nie dościgną reszty, tak? A jakby wydaje mi się, że ludzie mają jednak coś więcej, że jest jeszcze ten taki wymiar, w którym to prawo działa na odwrót, w którym jakby jak pomagamy drugiemu, to siebie wzmacniamy również. I taka synergia w sumie następuje, że to 2+2 już nie równa się 4, tylko jest 5 nagle i coś jednak się dodaje do tego wszystkiego. No i to trochę jest naukowo, można powiedzieć, niewytłumaczalne jak dla mnie. I dlatego myślę, to takie niepopularne po prostu podejście i to taki element, który no trzeba po prostu tego doświadczyć, nie? Tego się trochę nie da opisać. Każdy jakoś próbuje to jakby swoimi słowami jakoś ten brańszczyk, to jest ta sama sytuacja. Tak jakby o turnusach każdy trochę inaczej opowiada, ale jednak jest taki element, który jest po prostu nie do opowiedzenia. To jest takie po prostu perełka i w ogóle perła też. Nie, jakby myślałam sobie wczoraj o perle akurat, że perła to jest takie cierpienie dla muszli, bo tam wpada jej jakiś po prostu piasek i jej ją żre. I no to jest niewygodne i po prostu takie, no ból, nie? To powoduje ból. Tak trochę jak nasi podopieczni może się wydaje, że mają ból, po prostu takie cierpienie, to jest niewygodne, uciążliwe, ale to z tego właśnie się perła powstaje, nie? Że ona jest jakby przez tą muszlę trochę tak zaopiekowana i jest piękne na końcu, nie? Podeszła do mnie taka wolontariuszka, bardzo młoda dziewczyna i mówi mi, proszę księdza, bo ja pierwszy raz jestem na takim wyjeździe, na którym mogę chodzić po domu w dresie i bez makijażu i nikt nie robi mi zdjęć, nie hejtuje mnie w internecie. I Drabina Jakubowa wytwarza taki klimat, w którym można być po prostu sobą. W ogóle jakie to jest więzienie. Młoda dziewczyna, która cały czas czuje taki ciężar nad sobą, taki pręgierz, że ona musi zaprezentować się z maksymalnie najlepszej strony, bo inaczej ktoś ją zniszczy. Nie będę miała znajomości, nie będę miała przyjaźni, nie będę mogła się pokazać, nie będę mogła uczestniczyć. To w ogóle jest też jakaś niepełnosprawność. Jak ja od moich podopiecznych słyszę, że oni nie mogą brać udziału w różnych wydarzeniach społecznych, dlatego że po prostu nie czują się akceptowani. Nie? I wtedy ładna dziewczyna, młoda, mówi mi, że pierwszy raz w życiu jest na wyjeździe, gdzie nie ma takich wymogów.
To ja sobie myślę po prostu, no to gdzie jest różnica? Ona też jest w jakiś sposób w takim więzieniu niepełnosprawności, że nie jestem tak doskonała jak dziewczyny z okładek, to już nie pozwala mi żyć i funkcjonować pomiędzy ludźmi. No i gdy pytasz się nas, nie, co trzeba zrobić, albo jak podejść do tych podopiecznych, nie, dlaczego ludzie się boją, no to chyba nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. Ja nie wiem, czy my jesteśmy właściwymi osobami, żeby odpowiadać na to pytanie, dlaczego ludzie tacy są. Nie, po prostu my wiemy, że coś z tym jest nie tak i staramy się nie płynąć z prądem, tylko robić to, co uważamy, że jest słuszne. Wielu z nas to są osoby po prostu wierzące, w takim sensie, że poznaliśmy Jezusa, który jest miłością i to jest dla nas motywacja, żeby robić niektóre rzeczy. Okazuje się, że jak się tak postawi sprawę, to wielu ludzi, którzy nawet niekoniecznie są bardzo wierzący, przyłącza się do tego, co my robimy i odnajduje w tym wartość i też swoje miejsce. Czasami niektórzy z nich odkrywają również Jezusa, który jest miłością. To każdy przeżywa po swojemu. Ja też nie od razu go znalazłem, ale wydaje mi się, że no w ogóle samo to, że ja spotykam się z osobami, które dużo cierpią, to w ogóle pozwoliło mi trochę w dojrzalszy sposób spojrzeć na moje życie. Ja musiałem też udzielić wielu trudnych odpowiedzi na trudne pytania podopiecznym, którzy mi jako księdzu te pytania zadawali. Jak to możliwe, że Bóg jest wszechmogący, a pozwala na to, żeby się nieszczęścia działy? To w ogóle jest źle postawione pytanie. Nie? Ale nawet jak już dobrze, gruntownie zgłębiłem filozofię tego wszystkiego i znam odpowiedzi na te pytania, to nadal wiem, że te mądre odpowiedzi niekoniecznie sprawiają, że komuś będzie lżej przeżywać jego cierpienie. Tylko że my wszyscy jakoś cierpimy. Wszyscy. To jest trochę takie złudzenie pełnosprawności, mam wrażenie, bo człowiek rodzi się i co się okazuje, że definicja niepełnosprawności to jest taka, że to jest taka sytuacja, że człowiek nie jest w stanie sam funkcjonować. No to dziecko przez ile lat nie jest w stanie samo funkcjonować? Niech rodzice na chwilę znikną i po prostu przez ile lat człowiek nie jest samodzielny? Nieraz nawet nastolatek albo nawet i starsi ludzie nie są samodzielni i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Tak, a później przychodzi starość, która brutalnie odbiera człowiekowi złudzenia. I wielu ludzi nie chce być odartych ze złudzeń. Niektórzy żyją takimi złudzeniami, że można już zawsze tak funkcjonować super, jak wtedy, kiedy się ma lat 20. I że zawsze można być najpiękniejszym i że zawsze wszystko jest przede mną. A to jest nieprawda, życie człowieka takie nie jest. Ale ludzie jakoś chyba nie lubią tego słuchać. Kiedy my zapraszamy na wolontariat, to czasami słyszymy takie paniczne odpowiedzi pod tytułem: nie mogę pojechać, bo zostawiłem żelazko na gazie, albo wtedy będę chory, albo jakieś takie inne głupoty. Wyczuwalna jest panika wtedy, że ktoś próbuje mi zabrać moje złudzenia. To ludzie potrafią tak drapieżnie bronić swoich złudzeń. To jest niesamowite. Więc w tych chwilach my się też wycofujemy, nikogo nie zapraszamy na siłę na ten wolontariat, bo człowiek, który jest na siłę w takiej akcji, nie będzie dobrym wolontariuszem. Także być może nie ma takiej prostej odpowiedzi na twoje pytanie, co zrobić, żeby oni chcieli nagle. No ale my wiemy, że warto to przeżyć. Myślę, że też bardzo ważną sprawą jest to, że na wolontariat można pojechać nie mając doświadczenia. Znajdując się na turnusie, można trochę obserwując i przebywając wśród wolontariuszy z większym doświadczeniem, uczyć się po prostu tego przebywania, obecności, funkcjonowania z osobami z niepełnosprawnością. Dla mnie to było bardzo cenne, bo byłam kiedyś na spływie kajakowym, gdzie była Ania na wózku i ja obawiałam się podejść do niej, odezwać i jestem wdzięczna Bogu, że trafiłam do Drabiny Jakubowej, gdzie wciąż uczę się jakby kontaktu z osobami z niepełnosprawnością. Trochę nam już się czas kończy, bo bardzo ciekawie opowiadacie i nie chcę wam przerywać, bo to jest naprawdę, naprawdę niesamowita historia, ale po prostu ja chciałbym was o wszystko zapytać, ale chyba nie jestem dzisiaj w stanie. Także może właśnie tak już powoli zmierzając do końca, chciałem jeszcze wam zadać takie pytanie, czego my, a właściwie bardziej mówię o was, o tych osobach, które rzeczywiście tam działają w tej Drabinie Jakubowej, czego wy uczycie się od tych, od swoich podopiecznych i czy macie może jakieś właśnie takie dobre historie, które z wami zostaną na długo? No ja na przykład
Bardzo się uczę wdzięczności od podopiecznych i akceptacji właśnie po prostu rzeczywistości. Wiadomo, nie wszyscy to mają, ale są takie osoby, które po prostu mnie tym zadziwiają i myślę, że to jest w ogóle też taki klucz do szczęśliwego życia. Jest takie powiedzenie, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. I totalnie po prostu to jest moja historia, nie? Jakbyś ze 3 lata temu, zanim trafiłam do drabiny Jakubowej, mnie spytał, żebym wymieniła chociaż 3 rzeczy, za jakie jestem wdzięczna, mówię... Nie, 33, za które jestem niewdzięczna i nie chcę, czego nie chcę tylko w moim życiu i dlaczego jest beznadziejne. Ale no, teraz jakby patrząc też po prostu na osoby, które cieszą się z takich rzeczy, które no, są takie właśnie, wydaje się normalne, błahe, że mogą się spotkać z jakimś znajomym, wypić z kimś kawę, czy że ktoś ich ubierze, czy mogą iść na spacer, na molo, albo takie po prostu prozaiczne rzeczy. No to jest niesamowite. I dla mnie po prostu pierwszy raz, jak pojechałam na turnus, to tydzień się tam namęczyłam z podopieczną, która... No, była też na wózku i no, nie do końca też sprawna intelektualnie. I pamiętam, przed wyjazdem po prostu jeszcze taki, wiadomo, jak przed urlopem, nie? No, trzeba dokończyć robotę, dużo pracy, po prostu deadline'y i wszystko, pozamykać tematy. No i byłam tak już przemęczona tą pracą, tak narzekałam na nią, mówię, Boże, ja już bym nie chciała, po prostu już normalnie tylko strzelić sobie, nie? Już dość. I pojechałam na ten turnus i... Wróciłam po tym turnusie po tygodniu i mówię, Boże, jak dobrze, że mogę tu wrócić do mojego życia i do mojej pracy. Po prostu była wspaniała i sobie pomyślałam, kurde, że ja mam w ogóle taką możliwość, że ja się wykształciłam i gdzieś mogę pracować i mogę się czymś dzielić z innymi ludźmi. To są takie osoby, które po prostu marzą o tym, żeby chciały iść do szkoły i coś zrobić w swoim życiu takiego dla innych, nie? A ja po prostu mam codziennie to 8 godzin i nie doceniam, bo mi to zbrzydło, nie? Więc to zupełnie też odmieniło takie moje spojrzenie na rzeczy, takie dnia codziennego, nie? 2 lata temu pojechałam na pierwszy raz na turnus i poznałam na turnusie Michała, Miśka, o nim już wcześniej trochę opowiadałam. Poznałam też Basię, był jeszcze taki Konrad, wolontariusz, no i taką ekipę stworzyliśmy. No i odtąd bym powiedziała, od te 2 lata mija, odkąd się przyjaźnimy. Naprawdę zawiązała się między nami taka głęboka więź. I ostatnio na przykład po tych warsztatach liderskich, na których byłam w maju, udało nam się zorganizować spotkanie takie, że byłam ja, była Basia, moja podopieczna, która też się poruszała przy pomocy wózka i był Misiek, o którym opowiadałam, też porusza się przy pomocy wózka, czterokończynowe porażenie ma. No i wiecie, jeszcze był brat Miśka, Rafał, on również porusza się przy pomocy wózka i tak, taką ekipą, plus jeszcze mama tam Rafała i Miśka, poszliśmy do kawiarni. I to było, wiecie, w ogóle niesamowite, bo idzie taka ekipa, nie? Przez Warszawę, bo to, żeby jakiś kontekst nadać, wiecie, ruchliwe ulice i w ogóle, a my jedziemy, nie? Ekipa idzie, naprawdę coś pięknego. I taka wdzięczność naprawdę za tak małe rzeczy, że kurczę, możemy się spotkać, nie? Albo że możemy tą relację cały czas tworzyć. Misiek nie może pisać, no nie ma sprawnych rąk. Nie ma sprawnych rąk, natomiast może mówić. Mówi trochę wolniej, trzeba się trochę skupić i wysyłamy sobie wiadomości głosowe. I ta łaska po łasce, chodzi mi o to, że on jest tak wdzięczny za każdym razem, kiedy wymienimy ze sobą takie głosówki, kiedy się spotkamy. On z takim przejęciem w ogóle i z taką radością opowiada mi, że byli na przykład, ktoś u mnie był, nie? W tym tygodniu, w jeden dzień. I przez następne kilka na przykład dni nikt go jakby nie odwiedza, nie? I on jest tak wdzięczny za to jedno spotkanie, za to, że ludzie przyszli, tak rozpamiętuje i tak po prostu się cieszy. A ja na przykład mam tak, może też wy tak macie w swoim życiu, że ja tak pędzę cały czas, że ciągle mam niedosyt, ciągle mi mało, ciągle mam wrażenie, że jeszcze i więcej. I ja w ogóle mam takie uczucie, że nic nie robię, że nic nie mam, nie? Że...
A tu po prostu jest takie, wiecie, stop, otwarcie oczu, nie? Pan otwiera oczy i mówi, po prostu jesteś błogosławiona, nie? Jesteś szczęśliwa, patrz, ile możesz rzeczy robić, nie? I z iloma ludźmi możesz się spotykać i możesz wyjść do nich, nie? Nie masz z tym problemu. To jest coś pięknego. No, ja też myślę, że to jest... Jest taki film, który się nazywa Brańszczyk, raj na ziemi. Można sobie wygooglować na YouTubie, ale to właśnie to jest to, co też Gosia mówi, że przez to, że te osoby na tych turnusach też szczególnie po prostu się zatrzymują nad tymi małymi rzeczami i celebrują to, to właśnie nas uczy, to jest taki przedsionek nieba, nie? Że jakby widzimy dobre rzeczy, które się dzieją i po prostu zaczynamy je doceniać i to jest taki przedsmak, nie? Że jakby niebo to nie będzie jakieś tam chmurki i harfy i śpiewanie halleluja przez całe wieki, nie? Tylko, że to będzie coś, jakby taki moment, który można po prostu tak się w nim po prostu zachwycasz i on trwa. I to jest to wszystko, co mamy tutaj, jakby plus jeszcze to, co będziemy mieli w wieczności, nie? I jakby ja myślę, że to też daje taką po prostu niesamowitą nadzieję, taką, że jednak to cierpienie trzeba przekroczyć, po ludzku tego się nie da, więc jakby trochę musimy wejść w takie transcendencje i metafizykę, ale myślę, że Radio Emaus to jest dobre miejsce na to. I tym miłym akcentem będziemy powoli już kończyć. Jeszcze jedną rzecz muszę dopytać, no bo mamy tutaj właśnie może osoby, które się zainteresują wolontariatem, które mają na to czas, które będą chciały poświęcić swój czas w wakacje, czy może właśnie dołączyć też do sztabu, ale co jeżeli chciałbym jakoś pomóc, nie mam na to czasu, czy no wiadomo, że też te organizowanie tych turnusów wakacyjnych to na pewno też pochłania duże fundusze. Czy można was też jakoś wesprzeć właśnie finansowo? Można nas wesprzeć poprzez modlitwę. Bardzo w ogóle o to prosimy. Założę się, że wielu, którzy słuchają Radia Emaus, to ludzie, którzy mogą się za nas pomodlić i bardzo was o to proszę. Mamy do czynienia z podopiecznymi, jesteśmy na pierwszej linii frontu razem z nimi i oni rzeczywiście przeżywają różne momenty. My też opowiadamy o tym, co jest najpiękniejsze w kontakcie z nimi, ale czasami rzeczywistość jest bolesna. Więc prosimy o modlitwę. Chcemy, żeby nasi podopieczni nie ponosili bardzo dużych kosztów. Wśród nich nie ma ludzi bogatych, a nawet jak ktoś ma dużo kasy, to szybko nie ma kasy, bo jest rehabilitacja, są urządzenia, sprzęt, są środki pielęgnacyjne, leki, terapie, wyjazdy, operacje, zagranica, cuda, wianki. Zrobią wszystko, żeby odzyskać chociaż odrobinę zdrowia. Więc my świadomi tego organizujemy nasze akcje wakacyjne w taki sposób. Wolontariusze, którzy są wolontariuszami, rezygnują ze swojego wynagrodzenia. Podopieczni płacą za swój pobyt na terenie ośrodka, który wynajmujemy w wakacje, ale jeszcze trzeba pokryć koszty pobytu wolontariusza. I tutaj polegamy na wsparciu darczyńców. W ubiegłym sezonie, w 2023 roku, mieliśmy prawie 250 wolontariuszy. Gdyby nie to, że udało się znaleźć ludzi dobrej woli, to po prostu kolejni podopieczni by nie mogli wziąć udziału w tym wyjeździe. Robimy prawie 1:1, jeden wolontariusz, jeden podopieczny. W naszej bazie danych jest ponad 400 podopiecznych i ta liczba stale rośnie. To znaczy, że już w zeszłym roku nie mogliśmy zabrać 150 chętnych. Gdybyśmy mieli więcej wolontariuszy i gdybyśmy mieli pokrycie finansowe na to, to otwieralibyśmy kolejne turnusy. W tym roku będziemy próbowali, żeby tych turnusów było nie 6, tak jak w ubiegłym roku w wakacje, tylko 9. No to tak mocno zaryzykowaliśmy, ale liczymy na opatrzność Bożą i na pomoc dobrych ludzi. Także też jeszcze zapraszamy na naszego Facebooka, Między Nami Mówiąc, i tam też odeślemy was, czy do strony facebookowej Drabiny Jakubowej, czy do strony internetowej, gdzie na pewno znajdziecie wszystkie szczegóły, jak wesprzeć, czy jak dołączyć do wolontariatu. A dzisiaj już kończymy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję tutaj przedstawicielom Drabiny Jakubowej i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia niedługo. Między Nami Mówiąc.